Team Cezarego Podrazy 2017 rok może zaliczyć do udanych. W grudniu zawodnicy osiągnęli kolejne sukcesy, powiększając w ten sposób konto medalowe. O, Gabryś, te medale chyba trochę ważą. No, trochę. Ty jesteś chyba najbardziej utytułowanym zawodnikiem po tym turnieju. Co udało się zdobyć? Udało się zdobyć Puchar Europy, Puchar Polski, drugi Puchar Polski i drugie miejsce. No. A jak ty to zrobiłeś? Powiedz. No, przygotowałem się i jakoś samo wyszło. Ilu zawodników? Jak wymagający? No, bardzo wymagający zawodników na zawody. W Radlinie było gdzieś około 80 z 6 klubów, a w Tarczynie było około 300 z... jedni byli z Francji, jedni normalnie z Polski. Czyli gdzieś około 300. Eryk, zawodnik kontuzjowany, no w szkole, a nie na treningu. No ale widzimy wspaniałe medale i dyplomy. Za co? Puchar Europy był w Tarczynie i pierwsze miejsce zdobyłem w UEFA-rze, a trzecie miejsce zdobyłem w ABF. Jak się przygotowywałeś do tego wydarzenia? Technika, worki i bieganie. No i technika, no, 3 razy w tygodniu treningi, w poniedziałek, środa i piątek. A teraz niestety będzie przerwa w treningach. Ile będzie trwała? 4 tygodnie niestety. A co się stało? W szkole na sodach noga mi zajechała, upadłem na rękę i złamałem rękę właśnie. Żałujesz, że nie będziesz mógł trenować? No, przykro mi, żałuję tego. Przed nami kolejny utytułowany zawodnik. Filip, co udało się zdobyć? Udało mi się zdobyć złoty medal na Pucharze Europy w Tarczynie w kategorii Kick Light, srebro w semikontakcie na Mistrzostwach Europy i srebro w semikontakcie na Pucharze Polski. A jak oceniasz atmosferę tych zawodów i ich przebieg? Zawody teraz w Tarczynie były bardzo duże. Były to Puchary Europy, które są organizowane raz na rok, więc zawodników było sporo, około 400. Przyjechali również z zagranicy. Byli Słowacy, Czesi, Francuzi, Ukraińcy, więc poziom był wysoki, bardzo wysoki. Jest z nami trener Cezary Podraza. Czego życzymy mieszkańcom regionu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz nowego 2018 roku? Pogody ducha to pierwsze. No i żeby wspomogli Superkick i zawodników Superkicka, którzy zrobili w tym roku niesamowite wyniki, bo zdobycie 4 tytułów Mistrza Świata, 8 tytułów Pucharu Europy i chyba 10 czy 11 tytułów Mistrza Polski. Jest to niesamowity wynik. Końcówka roku była też fantastyczna. 4 Puchary Europy, 4 Puchary Polski. Także no, zakończenie roku, grudzień, super. Nowy rok będzie lepszy? No, powiem tak, żeby nie był gorszy. Żebyśmy cały czas trenowali w tym miejscu, w którym jesteśmy. Tutaj chciałem podziękować pani dyrektor Joannie Sekule, pani dyrektor MZZL Sosnowiec. Także no, warunki są tutaj naprawdę fantastyczne. Widać, że wyniki tak samo są dzięki temu bardzo dobre. Oby przyszły 2018 rok dla wychowanków klubu okazał się jeszcze lepszy niż ten. Tego życzymy.